Podczas ostatniej debaty, ale także nie podczas tej debaty, podczas wystąpień publicznych, telewizyjnych, konferencyjnych, różnych spotkań padają coraz ostrzejsze oskarżenia, zarzuty, insynuacje i naszym zdaniem, zdaniem Platformy Obywatelskiej musi nastąpić kres, jeżeli chodzi o bezpodstawne oskarżenia, insynuacje, jeżeli chodzi o polski rząd, polskie państwo, polskie instytucje, polskiego prezydenta, polski parlament i Platformę Obywatelską również, bo również jesteśmy oskarżani o najcięższe przestępstwa, jakie tylko można sobie wymyślić, a właściwie nawet trudno je sobie wymyślić i wyobrazić. Podczas ostatniej debaty kilkoro posłów posłużyło się oskarżeniami, które muszą mieć swój finał w Komisji Etyki Poselskiej. One nie tylko naruszają godność parlamentarzysty, godność posłów, godność osobistą osób, które zostały zaatakowane, ale również naruszają godność tego gmachu, godność parlamentu, a więc godność Rzeczpospolitej. I nie można sobie pozwolić na to, by w sposób oczywisty i tak bez, bezceremonialny, w sposób tak arogancki łamać regulamin, dawać przyzwolenie na tego rodzaju harce. Dlatego zgodnie z artykułem drugim, punkt czwarty i artykułem 6 w imię poszanowania godności Sejmu zwrócimy się do, zwracamy się dzisiaj. Listy te, które mam przed sobą zostaną złożone za chwilę do przewodniczącej Elżbiety Witek, przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej. Mam nadzieję, że pani przewodnicząca, aczkolwiek jej podsądnym stanie się również jej prezes, mam nadzieję szybko uruchomi te sprawy w celu ich rozpoznania i decyzji finalnej. Wnioski te dotyczą czterech osób. Pani poseł Beaty Kępa, która posługując się tą retoryką insynuacji, oskarżeń, bardzo drastycznych skojarzeń, przypominam o tych strzałach, o, nawet przypominać nie chcę, bo to słowa, których nie da się powtarzać, oskarżyła, świadomie oskarżyła bardzo y, ostrymi sformułowaniami premiera Donalda Tuska, o kłamstwa, o kłamanie w sprawie w czasie wyjaśniania yy, okoliczności katastrofy, a także udzielania informacji Sejmowej, o działanie pod kierunkiem obcego państwa, o zastraszanie rodzin ofiar katastrofy więzieniem czy łagrami, użyła tego określenia łagrami. Nie będę przytaczał całego uzasadnienia, wiecie państwo doskonale jak wyglądało to wystąpienie pani poseł Kępy. Chcemy powiedzieć kategorycznie nie wszelkiego rodzaju insynuacjom i takim słowom, które oznaczają zdradę, oznaczają działanie w interesie innego państwa, których używał e, chyba nieświadomie znaczenia tych słów Antoni Macierewicz, bo jeżeli ktokolwiek się zapiera polskiego państwa i skuteczności polskich instytucji, to przecież Antoni Macierewicz jeżdżąc po świecie, mówiąc, że państwo polskie nie ma swoich instytucji suwerennych, które byłyby zdolne wyjaśnić katastrofę. Skoro więc używa słowa zaprzańcy, to zastanawiam się, kim jest Antoni Macierewicz wyrzekający się demokratycznego, systemu prawnego w Polsce, państwa, które przecież jest naszą i powinno być naszą dumą, a parlamentarzysta, który jest członkiem tej Izby, chyba powinien być również z tego powodu dumny, że ją reprezentuje. Poseł Sońta no publicznie użył w stosunku do marszałka kompromitującego stwierdzenia. Konieczności udania się do psychiatry nie będę komentował, bo to poniżej poziomu. I Jarosław Kaczyński. To jest ten wniosek, który obejmuje więcej wystąpień niż tylko to parlamentarne, także wystąpienia publiczne, wystąpienia, które miały miejsce, między innymi na antenie stacji TVN24, który w stosunku do Premiera i platformy obywatelskiej używał określenia o spowodowanie i odpowiedzialność za śmierć prawie 100 osób, który użył w stosunku do platformy obywatelskiej określenia partia zewnętrzna nie muszę Państwu tłumaczyć. Partia zewnętrzna w terminologii politycznej, historycznej wszyscy doskonale wiedzą, co oznacza: oznacza subsydiowanie, finansowanie, organizowanie z zewnątrz formacji politycznej, która działa przeciwko ustrojowi w danym państwie, przeciwko władzom w danym państwie. Podał nawet przypadek francuskiej partii komunistycznej, wiemy doskonale zależnej całkowicie wówczas od ZSRR. Takie porównanie użył w stosunku do platformy obywatelskiej. Jeżeli pan Jarosław Kaczyński ma taką wiedzę, a wydaje się, że ją posiada, to uważamy, że prokuratura z urzędu powinna wszcząć sprawę w tej kwestii, bo to podwójne przestępstwo. Nie tylko w kwestii finansowania partii politycznych, ale także funkcjonowania przeciwko własnemu państwu. Prokuratura z urzędu powinna wszcząć śledztwo w tej sprawie, przesłuchać pana Jarosława Kaczyńskiego na tę okoliczność, chyba że nie wiedział co mówi. Jeżeli. Nie będzie takiego postępowania wyjaśniającego. Nie wiem, zastanowimy się. Wydaje nam się, że takie oskarżenie, tego rodzaju słowa wymagają nawet więcej niż tylko dezaprobaty ze strony nas czy mediów, ale wyjaśnienia prawnego, bo nie może być tak, że tego rodzaju oskarżenia będą sobie tak bezkarnie insynuowane i. Puszczane w obieg publiczny. To trzeba wyjaśnić. Prokuratura jest od tego. Dziękuję. Szanowni Państwo, prawo i sprawiedliwość od jakiegoś czasu funkcjonuje poza systemem politycznym, kwestionuje wszystkie demokratycznie wybrane instytucje. Jarosław Kaczyński jest politykiem, który nie będzie rozmawiał z prezydentem, nie będzie brał udziału w spotkaniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie będzie rozmawiał z premierem, sformułował jakiś czas temu Taką opinię, taki osąd, że Polska jest częścią kondominium polsko-rosyjsko-niemieckiego, i teraz konsekwentnie PiS oskarża demokratycznie wybrany rząd i demokratycznie wybranych parlamentarzystów o zdradę narodową. Robi to w różny sposób ustami głównie pana posła Macierewicza, ale też i innych parlamentarzystów. I to jest sytuacja. No, kuriozalna i bardzo ubolewamy nad tym, że w ten sposób pośrednio Jarosław Kaczyński obraża Polaków. To Polacy rozstrzygają wybory w Polsce, te prezydenckie, te parlamentarne, i na tym polega demokracja, której Jarosław Kaczyński nie rozumie, że. Ci, którzy są obdarzeni mandatem zaufania sprawują władzę. Aż strach głosować, i to jest apel do wyborców Prawa i Sprawiedliwości na Jarosława Kaczyńskiego w przyszłości, ponieważ jest to polityk nieobliczalny, który zmienił w ostatnich miesiącach kilka razy swoje poglądy. Z Gołębia przeradzał się wiastdrzębia i odwrotnie i to jest sytuacja bardzo niebezpieczna w sensie również funkcjonowania takiej partii opozycyjnej w Parlamencie, która nie pełni tych rzetelnych funkcji opozycyjnych, tylko jest, jest partią wojny. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że w pewnym rewanżu dla, Przykrycia tego naszego wniosku, PiS próbuje wyinterpretować z wypowiedzi premiera jakieś sformułowanie, które miałoby się kwalifikować do komisji etyki. Jest to oczywiście działanie sztuczne, które chce wprowadzić zamieszanie, czy w jakimś sensie rozmydlić to całe zło, które w zeszłym tygodniu PiS w debacie politycznej zrealizował. Jesteśmy przekonani, że i opinia publiczna, i państwo jasno opiszecie to, co PIS zrobił w kontekście tego, co robiła. Platforma w debacie gołym okiem było widać, że spotkanie premiera w Sejmie z parlamentarzystami PIS-u to było spotkanie gołębia z jastrzębiami. I tylko oczywiście dramat PIS-u polega na tym, że... Premier jest cierpliwy i nie przekracza żadnego dobrego tonu debaty parlamentarnej, ma silne argumenty, pis sobie z nimi, nie radzi, wpada w wściekłość i ucieka się do tego typu ostrych sformułowań, również takich taktycznych zabiegów, że teraz będzie skarżył do Komisji Etyki Premiera.